Witajcie. Tym razem zanurzymy się w cyberświecie. Będą wojownicy, hakerzy, roboty. Zajrzymy na ulice wielkich miast i obejrzymy auta, które poradzą sobie z każdą przeszkodą. Gotowi? Dziś będzie bardzo kolorowo, więc przydadzą się wypoczęte oczy. Zaczynamy. Coś prostego na rozgrzewkę. Oto czterech ulicznych wojowników. Jeden różni się od pozostałych. Znajdź szczegół, który go wyróżnia. Na dole jest pasek odmierzający czas, a gdy on upłynie, pojawi się kółko pokazujące szukany szczegół. Powodzenia! To było proste. Chyba nawet za proste. Te niebieskie okulary bardzo się wyróżniały. Lecimy dalej. Przypatrz się dokładnie. Czasu masz wystarczająco. Wiedziałem, że to znajdziesz. Już czas przejść do trochę trudniejszych rzeczy. Te dwa obrazki różni tylko jeden szczegół. Znajdziesz go w tej gmatwaninie kształtów i kolorów? Ta cyberczaszka ma inne oko. To nie było łatwe. Teraz poszukamy czterech różnic. W każdym rzędzie jest ukryty jeden szczegół różniący obrazki po lewej i po prawej stronie. Szukamy rzędami od góry do dołu. Pamiętaj o upływającym czasie, który pokazany jest na dolnym pasku. Inny kolor oka. Przechodzimy do drugiego rzędu. Pewnie się stresujesz. Czy to jest oko, czy wyświetlacz? Sam nie wiem. Wiem, że oba się różnią. Lecimy piętro niżej. Ja to już mam mętlik w oczach. O, na obrazku po prawo brakuje ucha. Czas przejść do ostatniego rzędu. Powodzenia w szukaniu. Pewnie już różnica została znaleziona, a ty siedzisz i ziewasz, czekając, co będzie dalej? No tak, obrócony robocik był zbyt łatwy dla ciebie. To czas na inne tematy. Te dwa obrazki różni tylko jeden szczegół. Znajdziesz go? Tu było trochę bonusowego czasu, żeby dostroić wzrok po tych robotach. Zgadza się, jest inna wielkość ust. Przechodzimy od razu dalej. Tu też tylko jeden szczegół. Zaraz będzie trudniej. No tak, nos jak po silnym katarze. Teraz przespacerujmy się po mieście. Na początek ulica pełna kolorów. Tylko jeden detal różni te dwa obrazki. Na prawym obrazku pojawił się samochód, a teraz popatrzmy wyżej na budynki. Dwa obrazki i jeden szczegół różnicy. To chyba jakiś wyświetlacz jest lub wlot powietrza. Cybermiasto ma tyle kolorów, że ciężko o właściwą koncentrację. Przejdźmy do robotów. Ponownie szukamy rzędami. W każdym z nich jest ukryty jeden szczegół. Jeśli potrzebujesz chwilę odpoczynku, to zatrzymaj film i rozluźnij się. Pewnie już widzisz. Tak, po prawej stronie robot nie ma antenki. Przeskakujemy piętro niżej. Odwrócone oczy, to nie było proste. I kolejny rządek.
Pewnie się stresujesz. Robot po lewo nie ma oczka. Ciekawe, czy nas widział. I już jesteśmy piętro niżej. Czas leci. Głowa do góry nogami. Ciekawe, czy poradzisz sobie z ostatnim rządkiem. Tak, robot zmienił kolor swojego wyświetlacza. Czy było bardzo trudno? Spróbujesz kolejnego zadania? Dwa obrazki i jedna różnica. Znajdziesz? Na prawym obrazku brakuje dziurek między oczami. Ja już wszędzie tylko kolory widzę. A tu szykuje się zestaw z barwnymi pojazdami. Trzy różnice, po jednej w każdym rządku. Zaczynamy. To chyba jest słońce. Schodzimy niżej do środkowego rządka. Widzę, że fragment maski samochodu zmienił kolor. Szybko nam idzie. Lecimy na dolne piętro. Ten pojazd, widzę, doświetla sobie drogę jakąś dużą żarówką, ale dodatkowe reflektory z przodu też się przydadzą. Teraz ponownie dwa obrazki i jeden szczegół różnicy. Dostaniesz trochę więcej czasu, bo sprawa nie jest tu prosta. To najtrudniejszy element do znalezienia był. Jeśli został znaleziony, to szczerze gratuluję i mogę tylko zaprosić do przedostatniej zagadki. Oto cyberhakerka. Dwa obrazki i jedna różnica. Powodzenia! Znowu inne oczko. A teraz przechodzimy do ostatniej zabawy. 8 cyberhakerów, ale jeden się różni od pozostałych. Wyśledzisz go? Zgadza się. To ten uśmiechnięty. Dziś kończymy nasze spotkanie. Bądź zawsze tym uśmiechniętym lub tą uśmiechniętą. Do zobaczenia przy innych łamigłówkach.